W lubińskich szkołach ponadgimnazjalnych odbyła się próbna matura z matematyki. Jak poszło uczniom, zapytaliśmy w drugim liceum ogólnokształcącym. W miarę dobrze. Trudne były zadania? Znaczy zamknięte były dosyć proste, a otwarte już było trudne. Z jakich działów były trudniejsze? Z czego byliście lepiej przygotowani? Znaczy nie, no dobrze dość, poszły ciągły, były również wielomiany, a więc no matura jako sama w sobie taka nie była trudna, po prostu sprawdzenie wiadomości, jest to wynik jaki otrzymam, po prostu jakby no mam nadzieję zmobilizuje mnie do dalszego działania, ale no były również zadania, w których bardzo długo musiałem się zastanawiać, w konsekwencji też no nie dałem odpowiedzi, jeśli chodzi o otwarte. Dobra, uważacie, że taka matura jest potrzebna? Tak, na pewno jest potrzebna, bo wiadomo, z jaką ilością wiedzy możemy przystąpić do tej prawdziwej, nie? Wiemy, co umiemy, co trzeba jeszcze poprawić, także moim zdaniem to jest potrzebne. 242 maturzystów tegorocznych, czy też no, tegorocznych, jeśli chodzi o rocznik szkolny, bo oczywiście maturę właściwą będą zdawać dopiero w maju w roku 2011, ale wszyscy przystąpili do próby, by sprawdzić swoje umiejętności i wiadomości z zakresu tego właśnie przedmiotu.